Hello, witajcie serdecznie moi drodzy, w tej strony ja, wasz Aboś, a to jest kolejny odcinek z Cafe Roach. Tak by the way, trochę mnie oczy szczypią, ponieważ przed momentem kroiłam cebulę. I wszystko! Wracam do garka i w tym momencie mój nos i oczy bardzo cierpią. Więc jeśli zacznę siągać czy coś, to spokojnie, nie jestem chora, tylko cebula. Tak by the way, na czym skończyliśmy w ostatnim odcinku? Skończyliśmy w ostatnim odcinku na tym, że miało się wydarzyć wielkie przyjęcie. Oczywiście od naszych Michalsów i Niara uciekła. Ciekawe, co ma z nimi wspólnego, no nie? Niara? Jezu, czemu klikam cały czas to X i Z? Się tak przyzwyczaiłem do Stardew Valley. Zapukałem drzwi do przebieralni. Już niemalże minęła godzina, od kiedy Niara się tam zamknęła. Ona nie wyszła od tamtego czasu. Zaczynam się już martwić. Pewnie ucieka przez okno. Czy wszystko jest w porządku? Oczywiście, że nie było z nią w porządku. Już o tym wiedziałem. Ale nadal. Jako jej przełożony. Nie mogłem jakby przekroczyć jej osobistego terytorium. Tak jakby był jej chłopakiem. Ledwo co się znaliśmy. Przed momentem widziałem jej poprzedni strój, a teraz ona jest znowu w pokojówce. Drzwi do przebierania się powoli otwarły i Niara wyszła na zewnątrz. Damian, przepraszam, ale czy mogę sobie wziąć dzisiejszej nocy wolne? Co? Dlaczego? Z jakiego powodu? Ja nie mogę po prostu pracować dzisiejszej nocy. Czuję się bardzo źle. Tak jakbym miała zamiar wymiotować. Nie mogę pójść do mojej pracy, kiedy czuję, że mogę zamiast żygać. Co niby powinien mi odpowiedzieć? Ach no, ja znowu... Wiecie co, ja sobie nie sprawdziłam tych odpowiedzi i nie mam pojęcia, czy to jest dobrze, czy to jest źle, co ja tutaj robię. Powiedz jej, że musi iść do pracy dzisiejszej nocy, powiedz, że może sobie zrobić wojnek. W sensie, czy mamy jej pozwolić, żeby wlazła nam na głowę, czy też nie? Problem jest w tym wszystkim taki, że nikt na Steamie nie próbował zrobić solucji. Więc ja pewnie ją zrobię. Specjalnie dla innych osób, które będą grały w tę grę, jeśli mają ją zakupioną i chcą wiedzieć, jak zrobić zakończenie, jakie. Ale musiałam sobie sprawdzić, bo byłam naprawdę ciekawa, czy ta gra ma jakieś różne endingi, bo mi się ona wydawała, że ona będzie bez wyboru. A wychodzi na to, że są wybory i się zastanawiam, czy są różne linki, ale teraz napisać, ile w ogóle... ...w którym będą wszystkie artbooki... Oczywiście ja mam, więc kiedyś sobie sprawdzę, czy jakieś ilustracje przypadkowo nie pominęłam. A teraz, jak tu zdobyć dobry ending? Do pracy, w sensie jeśli pójdzie do pracy, to trochę tak chamsko mówię, że coś ewidentnie jest nie tak. But... Nie mogę jej pozwolić wejść sobie na web. Z jednej strony nie chcę pozwolić jej sobie wejść na web, a z drugiej strony... Co ja mam robić? No, masz iść do pracy. Niara, już mamy naprawdę mało obsługi. Potrzebujemy, byś tutaj była. Przepraszam, ale nie mogę pozwolić jej wziąć wolnego. Niara patrzyła na mnie, a jej twarz była blada jak ściana. Jeśli nie mogę wziąć dnia wolnego, to przynajmniej pozwól mi pracować na tyłach, gdzie nikt nie będzie mnie mógł zobaczyć. Potrzebujemy ciebie na zewnątrz jako kelnerka. Przepraszam, Niara, ale potrzebujesz zrobić swoją robotę. Niara spojrzała w dół na podłogę, niemalże tak jakby miała zamiar płakać. W porządku. Wiecie co, to chyba była zła odpowiedź. Chyba ja tak powinnam pozwolić się we mnie bardziej rozkoczać, czy coś w tym stylu. Noc zapadła. Czy
wszyscy błękitno krwiści goście powoli zaczynali przybywać. I wszystko do tej pory szło normalnie. Robiłem jak największy wysiłek, żeby trzymać swoje oko na Niarze, która była w tym momencie na zewnątrz, sprawdzając wszystkich gości. Nie tylko ich wiek, czy mogą pić, ale także imię na liście gości, w sensie no. Sprawdzała wszystkich gości, którzy przybywają i czy mogą pić. Przez cały ten czas ona stała na zewnątrz i przerażenie było wymalowane na jej twarzy. Tak jakby się obawiała, że ktoś przyjdzie do tej kafeterii dzisiejszym wieczorem. Mój mały zwierzęczek nie wygląda, jakby pracował na właściwych trybach dzisiejszej nocy. Na miłość, bo Antoni, Jezus Chrystus, nie? Cóż. Czy tej dziewczynie bardziej niż o swoim własnym dobru? Ja tylko się martwię. Jak się masz martwić, to powinni dać tej dziewczynie, a nie. To znaczy, ja nie chciałam dać. Może powinien pozwolić jej wziąć dzień wolny. Czy to jest jakaś wskazówka? Jeszcze ta muzyka. Dobra, powinna jej chyba dać dzień wolny. Nasz najważniejszy gość wkrótce przybędzie. Antoni spojrzał na mnie. Trzymaj oko na wszystkie sprawy. Liczę na ciebie. Potem Antoni przeszedł przez drzwi. Moment później podjechała czarna limuzyna przed naszym zasięgiem wzroku. Madame jest tutaj. Długa limuzyna zajechała tuż na wprost naszej kawiarni. Drzwi do samochodu się otwarły przez mężczyznę, który był otwarty, który miał założone czarne ubrania. I zza drzwi wyszedła elegancka kobieta ubrana w fioletową suknię. Jakby ubrana kobieta ubrana w fioletową suknię, mającą platynowo-różowe włosy. Panowie, następnym razem, kiedy otwieracie drzwi, bądźcie ostrożni, żeby nie uderzyć ich o krawężnik. Czy cokolwiek, jak to się nazywa. Natychmiast moje oczy powędrowały w stronę Niary. Ona stała tam, drżąc jak liść, kiedy obserwowała panią Michals wychodzącą na wprost naszej kawiarni. Madam, spójrz tutaj. Pani Michals. Jakby to powiedzieć... Jeden z tych gości, którzy pilnują, Boże, zapomniałam, jak to się nazywa. Bodyguards, jak to się nazywa po polsku? To się jakoś nazywa. Tylko zapomniałam, jak. Ochroniarz, pan Michael skazał na Niarę? Czy to nie jest ta dziewczyna, która... Tak, masz rację, to ona. Kobieta miała nikczemny uśmiech na swojej twarzy. Potem pani Michaels wyszeptała coś do swojego ochroniarza. Coś było nie tak? Chwileczkę, proszę mi wybaczyć. Proszę mi przepuścić. Nie wiedziałam dlaczego, ale torowałam sobie drogę do Niary, upewniając się, że nic złego się nie wydarzy. Jakkolwiek, w czasie, kiedy już miałem wejść w zasięg Niary, było zbyt późno. Jeden z ochroniarzy, pan Michals, zaciągnął Niarę wprost do jej limuzyny. Puśćcie mnie, nie dotykam, ten pieprzony nos. Zamknij się. Niara krzyczała, ale zanim byłam w stanie mu dosięgnąć, oni żą wciągnęli do samochodu. Co to ma znaczyć? Zapytam jednego ze strażników za kołnierz. Ta dziewczyna pracuje. Dla mnie, nie możliwe. Nagle głośny strzał został usłyszany i tuż na wprost mojej twarzy mogłem odczuć ciepłą ciecz, która spływała po moim czole, krawiąc, zasłaniając mi moje pole widzenia i nos. Menadżer został zestrzelony. Czekaj, oni nas... Aha.
Krzyki za tym podążały i tłum zaczął panikować. A z drugiej strony ja czułem, jak moja świadomość gdzieś odpływa. A kałuże czerwonej krwi zaczęły spływać mi po twarzy i potem na podłogę. Zanim mój umysł, zanim kompletnie straciłem świadomość, przebiegła mi ostatnia myśl. Czy popełniłem błąd? No powiedziałabym, że to całkiem niezły błąd, że dostałam taki bad end od razu. I potem wszystko, co się stało, to nastała ciemność. Aha. 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 Mogę dostać maksymalnie 3 edingi. Wow, musiałam dostać bad eding, żeby się dowiedzieć, ile mogę dostać edingów w tej grze. Cudownie. To wgrywaj mi to. Czy ja sobie w ogóle wgrałam jakoś przed... Wgrasz mi to, czy nie? Jezu, ale te karamie... Wgraj mi to! O! Genialnie! Mówiłem już, że ja uwielbiam błędy w tej grze. Tak, tak, wiem, wiem. Przepraszam, słoneczko, nie pozwolę ci iść do pracy. Idź sobie, zrób wolne i siedź w domu. Spojrzałem na Niarę. To była oczywista wymówka. Nawet przez moment nie wierzyłem w jej kłamstwo, ale ona wyglądała, jakby była absolutnie przerażona. Odnośnie tego, czy... Odnośnie mojego osądu, czy pozwolę jej wziąć dzień wolny? W porządku, Niara, możesz wziąć dzień wolny. Jej twarz zrelaksowała się. Tak jakbym zdjął naprawdę wielki ciężar z jej ramion. Dziękuję. W dół. Z dala od niej, jakby rozważając moją kolejną myśl. Wszystko w porządku. Wiesz, jeśli potrzebujesz z kimś porozmawiać, to jestem tutaj. W porządku, ja po prostu mam okres, to wszystko. Rumieniec natychmiastowo wyszedł na moją twarz. To było zbyt wiele informacji. Teraz nie mogę sobie wymarzyć z twarzy... Boże, nie mogę sobie wymarzyć z głowy moich myśli o jej... W porządku, przepraszam, że pytałem. Teraz proszę, wracaj do jadalni i pomóż wszystkim ułożyć rzeczy na dzisiejszą noc. Niara przytaknęła i uśmiechnęła się. Ale w jej uśmiechu mogę zobaczyć jakiś ślad takiej złośliwego uśmiechu na jej twarzy? Nagle pewna myśl przeszła mi przez umysł. To, że ona kłamała o swoim okresie, żeby sprawić, że się celowo odrumieje? Dziękuję ci bardzo, Damian. Ona poszła do jadalni. Well. Zobaczymy, czy w czasie tej gry odkryje wszystkie bad endingi, jakie mogą być. Noc dotarła do końca. Wszyscy bla 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 bla. Wszyscy szkaratno krwi... Bo tak, czemu szkaratno? Pisze błękitno. Wszyscy błękitno krwiści gości zaczęli przybywać i wszystko szło do tej pory normalnie. Niary tutaj nie było i ona poszła do domu. Podążając po czerwonej linii do posiadłości w Cambridge. Pomimo dzisiejszego wieczoru nie mogłem wyrzucić z mojego umysłu, dlaczego Niara była taka rozszczęsiona i to sprawiało, że byłem tylko bardziej ciekawy, żeby odkryć jej sekrety, które ona trzymała, jakiekolwiek one by nie były. Twojego małego zwierzyczka nie ma tutaj w tym momencie, jak widzę. Na miłość, bo... A, dobra, to jest to samo. Zastanawiam się, czy powinnam wyciąć ten bad ending, ale i tak wam go już chyba pokażę i tyle. Na miłość boską, Antonie, Jezus, nie przekradaj się tak do mnie dom.
Cóż, to ty nie zwracasz uwagi na swoje własne środowisko. Myślisz o tej dziewczynie bardziej niż o swoim własnym dobru. Wiecie, co to mnie... W sumie to wam trochę obrazuje, dlaczego ja nigdy wam nie pokazywałam tych bad endingów, bo one są dosyć krótkie. I w zasadzie wiele w tym... Goście kontynuowali na picie szampana i... jedli różne przystawki, które pracownicy kafeterii nosili, tej z powrotem. Wszystko szło do tej pory normalnie. Dzisiejszy kafering wyglądał jakby... zaczął się całkiem dobrze? Nasz najważniejszy gość wkrótce przybędzie. Oko na sprawę, liczę na ciebie. Potem Antoni wyszedł przez drzwi. Moment później, czarna limuzyna zajechała przed mój widok. Madam jest tu? Długa czarna limuzyna! Zatrzymała się przed kafeterią, otworzył drzwi jakiś facet w czerni i kobieta ubrana w fioletową sukienkę wyszła. Kobieta, która miała platynowo-różowe włosy i była ubrana w fioletową sukienkę, wyszła przed kawiarnię. Dżentelmeni, następnym razem, kiedy otwieracie drzwi, bądźcie ostrożni, żeby nie uderzać o krawężnik, czy jakkolwiek to się nazywa. Panie Mikael, nasz najważniejszy gość, po tym jak była naszym najbardziej najważniejszym gościem, po tym jak odkryliśmy, że ona była wmieszana w Elizy, nie w awaryjne ozdrowienie, dzięki tej kobiecie moja kuzynka żyła dzisiaj i dzięki tej kobiecie w badaningu umierasz. Więc ona jest na swój sposób niebezpieczna. Nie wiem, czy powinniście być takiej wdzięczni, czy też nie. Jakkolwiek. Słowa, które wymieniliśmy między nami a panią Michales, nie było ich zbyt wiele? Ta jakby szlachetna kobieta obiecała nam pomóc, cokolwiek odkryje. Jeśli chodzi o sprawy, w której jest mieszany Antoni wraz z karłatokwistymi. Jakby ta szlachetna kobieta obiecała pozostać z nami w kontakcie po tym, jak odkryła zamieszanie Antoniego wraz z karłatokwistymi i to, jak on zdradził swoją własną rodzinę po tym, jak moja kuzynka przypuszczalnie powinna umrzeć. Teraz pani Mikaels. Chodzi do naszej kafeterii dosyć często w sprawach biznesowych, tak jakby chciała trzymać oko blisko na Avorin. Z jakiego powodu to ani Antoni, ani ja nie wiemy. Ta kobieta coś sobie miała, ale jakby coś miała na sumieniu z pewnością, ale zawdzięczamy to, że ma życie Avorin 200 lat temu. Więc teraz obserwujemy ostrożnie panią Michals i kooperujemy wraz z nią w każdym razie tak jak możemy. Nie chcemy rozłościć lidera błękitnokwistych. To byłoby niebezpieczne, żeby być po złej stronie tak potężnej rodziny wampirów. Candice, of course. Candice oczywiście jest przeciwna błękitnokwistym, jakkolwiek. Ona chce być tak mało zamieszana w to, że wampirzy tych wampirów. I tak. Nie chciałem urazić jej, przypominając moją hierarchię jako menadżer, to, że jestem menadżerem. Ta kobieta nie była przez nią osobą. Należy urazić kogoś, kto ma jej status i pozycję? Tak, madam. Proszę, czuj się tutaj komfortowo i cieszę się przyjęciem. My z radością jakby cię gościmy?
jakiekolwiek były potrzebne miłe słowa do tej kobiety, żeby nie powodowała więcej napięcia dla obsługi, zwłaszcza Antoniego i Eworin. Prawdę mówiąc, nie lubię jej wcale. I nie chciałem mówić żadnych moich słów do niej. I dziwię na twoim miejscu, bo ci by rąbnęła w czaszkę tym pistoletem i by było na tyle. Więc w końcu poprosiłam Kontekst, Kontekstman. Kim ty jesteś? Jakimś kon... Nie wiem, kto to jest, ale jakiegoś przewodniczącego z Abalhama, który miał jakiś dług 500 lat temu u starego Drakuli, który miał miliony wtedy w swoich kieszeniach. Czy jest w stanie cokolwiek wyczasnąć od tego umierającego 90-letniego staruszka? Tłum wybuchnął w śmiech na słowa pani Mikaels, kiedy skończyła swoją historię. Wszyscy goście to ludzie, którzy wspierają błękitnokrwistych i pili krew, która wypełniała szklanki. Tym samym różne plotki przeplatały się wśród wysokich klas. Ja z drugiej strony czułem się dziwnie niemile w tej... Czułem się dziwnie niemile wśród tej całej bandy, można powiedzieć. Pomimo faktu, że wszyscy byli wampirami jak ja. Wiesz, Damian, to się nazywa wychowanie po prostu. Niki są tylko pijawkami żyjącymi na innych. A ty jesteś pijawką, ale miłą pijawką. Panowie i panie, powinniśmy teraz jeść desery? Goście mrotali ciche, jakby cichą zgodę, a nasza obsługa w końcu zaczęła roznosić desery po swoich stołach. Więc jak przebiega rekrutment? Co? Co to znaczy? Ja nie mam pojęcia zielonego. Suzanny? Więc... nie wiem, jakby to powiedzieć. Muszę to troszkę... Ach. Nie mam pojęcia, co to jest źle, a myślę, że to jest w tym momencie ważne, z tym grana, więc... Więc jak idzie... Dobrze, dobrze myślałam. Jak idzie rekrutacja, jeżeli chodzi o Suzannę? Całkiem dobrze. Uratowało nam się jedno więcej indywiduum. Jakkolwiek wygląda to na to, że ta młoda kobieta uciekła, udało nam się uchronić jedno więcej indywiduum. Jakkolwiek wygląda na to, że ta młoda kobieta uciekła. Aha, dobra, czyli już wiem mniej więcej. Czyli Niara też jest błękitnokrwistą i umie zamieniać ludzi w wampiry. Młoda kobieta? Nastawiłem uszy na tą zmiankę. Dlaczego ktokolwiek miałby chcieć odebrać ten prezent, który został nam dany? Coś do stylu? Jeżeli mielibyśmy tych z darami... Oczywiście, ona uciekła z dala od nas, ponieważ... Nie jest w stanie dokładnie zrozumieć powodu, misji, jakiej my wszyscy nosimy. Błękitnokrwiści przytaknęli swoimi głowami, pochwalając zachowanie pani Mikaels, podczas gdy ona brała kolejny łyk ze swojej szklanki. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o nią... Można powiedzieć coś o powiedzeniu, że im dzichszy jest koń, tym lepiej sobie radzi w wyścigu? Tłum zaczął mamrotać? Masz na myśli, że ta dziewczyna może być aktualnie silniejsza niż tą, niż to, co potrzebujemy, niż tą, którą już mieliśmy jakby w rękach? Pani Mikaels pokazała jeden ze swoich dosyć pewnych siebie mrocznych uśmieszków.
ona w szczególności jest jedną z bardziej... Nie wiem, jakby to powiedzieć. Ona z pewnością taka jest, koniec końców. Oni wszyscy. Oni wszyscy wrócą w ten czy inny sposób. Ona także w końcu wróci. Nikt nie może po prostu to wszystko odrzucić i iść gdziekolwiek, tylko śmierć czeka na nich, na każdym kącie wtedy. My znajdziemy ją wkrótce. Tłum po raz kolejny wygłosił swoją aprobatę, wierząc w swoje działania. Słysząc to, dwa kawałki nagle jakoś mi zatrybiły w mojej głowie. Czy to możliwe, że Niara jest tym wampirem, którą pani Mikael szuka? Słysząc to wszystko moimi własnymi uszami, to brzmiało trochę jak ona, dzika, zagubiona dziewczynka. Nie za to nie mogłam poradzić, ale czułem się, jakby coś wykręciło się w moim sercu. Pewne zmartwienie i sympatia wobec niej. To by wyjaśniło, jak znalazłem nowy Café Rouge. Co? Dlaczego ona wyglądała, jakby była o wiele starsza niż wygląda i dlaczego ona była taka skryta i tajemnicza? Jeśli to była prawda, to słowa pani Mikaels by nabrały całkiem dużo sensu. Jeśli tylko Niara byłaby jedną z tych specjalnych. Począsnęłam moją głową. Nie, ona nie może być wampirem takim jak Lizzy, nie jak Avorin. One są zbyt rzadkie, tylko parę z nich narodziło się w końcu paru setek lat. I one wszystkie zostały prawie zamordowane. I oni wszyscy zostali zamordowani przez szkarłatną. Przez Redfords? Ale co jeśli to, co ona powiedziała, było prawdą? Myślałam o tym przez parę minut. I pomyślałam, że muszę o tym sam odkryć, prawda? Muszę się upewnić. Więc potrzebuję, żeby Niara wampirzyca ugryzła mnie. Potrzebuję uchronić ją. Począsnęłam moją głową na moje własne myśli, ale te uczucia dalej brzmiały w mojej klatce piersiowej, coś z tyłu. Czy to jest podekscytowanie, czy zmartwienie? Czy może instynkt ochronny? A może czysta ciekawość i chęć, żeby poznać jej powody lepiej? W każdym przypadku nie mogę się doczekać, aż godziny pracownicze dobiegną końca. Kiedy w końcu dotarłem na wprost do domu, chciałem jakoś uspokoić ten cały chaos, który krążył mi po głowie. Odrzucałem wszystkie możliwe scenariusze, najgorsze scenariusze gdzieś na tył mojej głowy. Nadal nie byłem pewny, jak podejść do tej dziewczyny i sprawić, żeby się na niej otwarła. I aktualnie... Jak aktualnie bym się do niej zbliżył tak bardzo, żeby jako wampir chciała mnie ugryźć swoimi ostrymi kłami? Aczkolwiek przez cały ten czas wszystkie różne obrazki zaczęły napływać mi do mojej głowy. Czułem się, jakby moje serce się ściskało i chciało mi wyskoczyć z mojej piersi. Czułem, jak moje policzki zaczynają, do moich policzków zaczynała pływać krew. Oczywiście, że nie chcę uczynić żadnej krzywdy. Nigdy bym ją nie zmusił. Myślę, że nigdy nie, tego nie zrobił. Skąd ty masz takie myśli inne? Ale żeby uwodzić ją wystarczająco, żeby czuła się na tyle blisko mnie, aby to zrobić. I znowu począsnęłam moją głową, próbując jakoś uwięzić te uczucia wewnątrz mnie. Może Antoni ma rację i powinienem... I powinien mi zaoferować eskortę od czasu do czasu, żeby uspokoić moje serce.
Tak, serce. Ale po... Ale jakby po mojej ostatniej relacji, jaką miałem, w sensie moim ostatnim związku, po prostu czuję się tak pusty i zławiony. Zwracanie uwagi na kompanię, boże, na firmę, z pewnością jest niczym. Czego mógłbym szukać? A może moje rosnące zainteresowanie... nie umiem mówić. Może moje rosnące zainteresowanie miarą było spowodowane tylko tym, że była jakby pierwszą taką ognistą interakcją, jaką miałem od jakiegoś czasu, prawdopodobnie? Może to jest wszystko, czym ona naprawdę była dla mnie? Przez jakiś czas byłem zagubiony w moich chaotycznych myślach. Kiedy spojrzałem w dół wokół schodu, chodząc przez korytarz, mogłem zobaczyć, że światło było gdzieś zaświecone, jakiś dźwięk gdzieś rozśmiewał. W końcu usłyszałem jakieś słabe dudnienie w kuchni i odrobinę muzyki. I jakieś ciche podśpiewanie. Co? Jakoś nie czuję, żeby to było podśmiewanie, więc mi się wydaje, że jakieś klnienie może bardziej. No do diabła, no tych kolana, no całe to gum. Wiecie, ja nie będę klnąć, bo mi tutaj zaraz żółte ikonki oczywiście powyskakują. Jakby inaczej, jakby YouTube mi miał coś tak cokolwiek darować. Ona oczywiście była zła. Ktokolwiek to by to usłyszał, to by o tym już wiedział. Ale kiedy otwarłem drzwi do kuchni, żeby zerknąć, zobaczyłem jak ona... Co? Nie jestem pewna, czy ona w tym momencie fajczy, czy ona w tym momencie w coś uderza. To spotkanie z pewnością nie zalicza się jako dobry początek. Och, do jasnej cholery. Jara, czy mogę ci jakoś pomóc? Próbowałem trzymać moją postawę, ale kuchnia była w tym momencie w takim jakim nieładzie. A nawet pomimo tego bardziej się martwiłem o nastrój Jary. Przeszłam przez kuchnię. Bez wahania, żeby ona mogła wiedzieć, że tu jestem, nie próbując się do niej przekradać, czy ją wystraszyć. Ale ona nadal kontynuowała wykrzykiwanie wokół z wielką łyżką w swoich dłoniach, tak jakby to był nóż, wyglądając jakby ona chciała rzucić tym we mnie w każdym momencie, czy mnie tym dziabnąć. Podniosłem obie moje dłonie w obronie, próbując płynęły po policzkach i oczach? Nic to nie mam poradzić, ale pomyślałem, że proszę. Ale raczej wolałbym się ugryźć w język, niż powiedzieć o tym teraz. Co? Ona warknęła tymi słowami w moim kierunku. Raptownie ścierając łzy ze swoich oczu i rękawów i policzków rękawem. Próbowałem zrobić trochę tego bekonu z jajkami, ale zamiast tego ta cholerna patelnia zaczęła płonąć i cały dym zaczął mi wchodzić do oczu. Ja znowu byłem w stanie wstrzymać moje chimie, bo to było całkiem oczywiste. I no cóż, jedynym powodem i... Próbowałem wstrzymać mój śmiech. To było oczywiste, dlaczego żona jest całkiem zła. Jedynym powodem nie było to, czy może po prostu nie czuję się komfortowo przy garkach. Ona z pewnością nie ma za dużo
doświadczenia z gotowaniem czy przy pracach domowych. Dlatego sobie zaczęła z tym kobietą. Podejść bliżej i zaoferować wam pomoc. Ta szpatułkę, którą trzymała. A jej tło zostało, zmarszczyła swoje czoło i zaczęła myśleć, zanim począsnęła swoją głową. Otwarła swoje usta, wyglądając tak, jakby miała zamiar mi coś powiedzieć. Coś żenującego prawdopodobnie. Widząc po czerwonym śladu, jakby coś żenującego prawdopodobnie, kiedy zobaczyłem czerwony rumieniec, który zrobi zakradać się na policzki. Ale wtedy ona zamknęła swoje usta i wydała się być głęboki westchnienie. Nie jesteś ani trochę głodna? Przez sekundkę ona spojrzała na mnie, jakby była troszkę zła, ale potem ona przytknęła. Boże, jaki ona ma ciężki charakter. O cokolwiek to chodziło, o to, czy ona chciała, żebyśmy... Czy ona chciała sobie zrobić wcześniejsze śniadanie, czy też po prostu już dłużej nie była w tym nastroju. O cokolwiek chodziło, o to, czy ona chciała sobie zrobić wcześniejsze śniadanie, czy cokolwiek, wyglądało też, że ona dłużej nie była w nastroju. To byłoby bardzo złe z mojej strony. Albo może to być moja szansa? Troszkę ocieplenie atmosfery może być dobrym pomysłem, żeby ocieplić nastrój, Boże, no. Lekka zmiana atmosfery może być dobrym pomysłem, żeby ocieplić nastrój. Przebiegła dłonią po moich włosach i wziąłem głęboki oddech. Lubisz muzykę? Czy mogę zaoferować ci coś do picia? Czy mogę zaoferować ci... No myślę, że gotowanie to nie, bo już odrzuciła ten pomysł. Czy lubisz muzykę? Ona lubi wino. Chlejcie. Pani Koniaro, czy mogę zaoferować ci napój? Chcę ją spić. Niaro uniosła swoje brwi. Masz na myśli złapać trochę piwa, jakiś przy snaku usiąść przy kominku i pogadać o uczuciach? Ona zrobiła grymas. Dzięki, ale myślę, że spasuje. Czułem, jak pewien ślad ciepła rozprzestrzenia się po moim sercu znowu. Ale to pragnienie dłużej nie uszumowało mu. Uśmiech, co? Coś jest w stylu? Nie wiem. Kiedy zacząłem się cieszyć... I w tym momencie jakby uśmiech zaczął pojawiać się na mojej twarzy. Kiedy zacząłem się cieszyć jej komentarzami i osobą postawą, nie wiem, jakby to powiedzieć. Nie, mam aktualnie na myśli, żeby zrobić ci małego drinka. Miałem na myśli, że chciałem zrobić. Nieraz zamrugała zaskoczona. Nie potrzebujesz więcej gadać, ale na pewno chciałbym usłyszeć twoje myśli. Na temat drinków? Przytknęłem? Tak, na temat drinków. Drinków. Który wiesz? Co? Parsknęłem trochę, nie mogłem powstrzymać mojego szerokiego uśmiechu więcej. Cześć mnie, chciała... Naprawdę jej to zaoferować, ale ona wątpiła w moje umiejętności tak bardzo. Tak, że po prostu nie mógłbym nic za to nie mogłem poradzić, ponieważ ona wyglądała na mnie w tym momencie tak uroczo. Wiesz, jestem aktualnie całkiem dobry w robieniu różnych napojów, więc tak. Czy chciałabyś wiedzieć... Mogłabyś o tym wiedzieć, że częściej byś mnie kłopotała w barze, w Café Rouge, gdzie głównie siedzę?
miara lekko się uśmiechnęła po raz pierwszy, tak łagodnie. I to sprawiło, że moje serce szybciej przyspieszyło. Okej, panie super pewny siebie. Cóż, jeżeli jesteś taki pewny siebie, to możesz mi zrobić parę drinków? Wyzywasz mnie? Więc co niby lubisz, panie, panienko, jak to się mówi, złoty język? W sensie, nie pamiętam, jak to się mówi nasze na po polsku, na kogoś, kto ma wrażliwe podniebienie, ale wiecie, no. Jara uśmiechnęła się szerzej. Jeżeli naprawdę będzie w stanie zadowolić mnie trzema z twoich drinków, to pomyślę o tym, żeby rozważyć odpowiedź na jedno pytanie z prawdy lub wyzwanie w twojej części. Moje serce zaczęło biegnąć w mojej klatce piersiowej. Czy to byłoby tak proste? Czy mam wygrać ten... Czy mam wygrać po prostu to wyzwanie i ją zapytać? Jestem całkiem pewna moich umiejętności. Byłem w stanie przekonać ją do niego koniec końców po tym, jak ten gość ma naprawdę wrażliwy język do zadowolenia. Czułem ciepło, które zaczęło napływać do moich policzków, kiedy spojrzałem w oczy Niary. Kiedy moje myśli biegły normalnie minią myśli na jedną sekundę? Mogłem prosić ją o to. Dać ją do czegokolwiek. Wziąłem głęboki oddech. Trzy drinki, okej. Trzy drinki na 10, na 6. Ona z pewnością wyglądała, jakby cieszyła się w tym momencie. Cała ekscytacja przechodziła przez moje ciało. Co drugi drink? Nie, troszkę więcej. Jeszcze troszkę więcej. 9. 7. Jej oczy wyglądały, jakby błyszczały w tym momencie. Prawdopodobnie nie będzie lepszej okazji. Więc co mam do stracenia? Więc nie mogę stracić jakby tej szansy do zaznajomienia się z nim? Nie wiem, jakby to powiedzieć. Dobra. Trzy drinki na 7. Wyciągam moją dłoń, a ona ją przyjęła. Zakład został postanowiony. Będę wyczekiwać tego, aż zmiażdżę twoją pewność siebie. Oczywiście, jeżeli przegrasz, to będzie moja kolej, naprawdę i wyzwanie. Ona zachichotała, kiedy przeszła przez drzwi w kierunku holu. Zamrugałam na sekundkę, zanim delikatnie zachichotałam w rozbawieniu. Nie pamiętam jednej części naszego deala. Dobra, wiecie co, moi drodzy? Tutaj sobie zakończymy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye, bye!